No i muszę włączyć ten monitor w końcu, więc włączam. Już! Jop! Głośnik mi spadł! Siemano wszystkim, z tym Matowi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CSKA. Dzisiaj ze mną znowu jest Nester, witam bardzo serdecznie. Siemanko, witam, wiem, że tak tęskniliście za mną, ogólnie miałem skakać z okna, ale rozważyłem tą opcję i po prostu boję się, że coś mi się stanie, czytaj, że się zabije, także dzisiaj mam dla was piękną tablicę, Mateo. I ogólnie dzisiaj tak, słuchajcie, ja będę miał 500 HP, jak widzicie tutaj, w lewym dolnym rogu, a Nester będzie miał wallhacka, czyli gramy tak, powiedzmy, dokładnie, sobie na haksach. No szanse właśnie są wyrównane, tutaj macie. Czy wydaje mi się, że ludzie będą pisać, że bardziej ja powinien wygrać, ale za chwilę zobaczycie, że przy moim skillu... Aha, bo to jest... już się zaczęło, dobra, no to myślę, że może... W ogóle wiesz, jaki sobie dałem cel na live'a? Donate'ów? Na skilla w nawiasie na haksy. Znaczy nie, na skilla w nawiasie haksy. To myślę, że mogę trochę ściszyć CS-a, myślę, że tutaj możesz wygrać, bo no ja mam jakieś głupie WH, a ty masz kurde 500 HP, więc jednak no... Ach, i rozumiem, że łapki też są wpisane tam na tablicy, tak? Tak, dokładnie, 8000 łapek. Bardzo dobrze. Odcinkiem. Nie chciałem się produkować zbędnie, więc napisałem to na tablicy, żeby każdy umiał przeczytać. I ogólnie ja wiem, że Mateo nie prosi o takie rzeczy, ja o tym bardzo dobrze wiem, ale zostawcie mu suba, bo chłopak się stara i wbija stoka. Weź, bo... O nie! Patrz, nie żyjesz. Nie, to chyba nie mam szans, jak ja 200 HP tylko ci zadałem, ale spokojnie. Ale patrz, wallhacka się wykorzystuje w ten sposób, że widzisz mnie przez ścianę i możesz automatycznie wychylić i od razu wycelować w głowę, bo wiesz, gdzie jest głowa. Ale wiesz, to są dopiero dwie rundy, Mateusz, więc no wszystko jest możliwe, wszystko jest możliwe. A i w ogóle możecie mi dać suba, jak już mówimy o tych wszystkich liczbach, sprawy, że tak powiem, formalnościowe, o ile takie słowo istnieje, to możecie mi dać suba, bo wbijam 100 tysięcy i po prostu fajnie było. To i tak jest tylko liczba, więc ja tam jakoś tam mega to nie będę dziękował, tak, bo... no bo to jest tylko liczba. Ja na przykład jak wbiję 100k, to się popłaczę, pójdę skoczyć z okna, wezmę całą ten tabasko całe do buzi i... nie żartuję. No to akurat poczekam jeszcze. Dobra, dam ci fory, w pistoletem cię rozwalę. Mateusz, ale no. I tak byś mnie nie zabił, bo 30 HP mnie tylko zabrałeś. A właśnie, jak o fragmentach mówimy, to macie tutaj fragment. Albo nie wiem, czy to wrzucać, jak ty wrzeszczałeś. A macie. Dobra, to ja już mam wszystko gotowe. No wiesz, mógłbyś mnie zaprosić. A to Krzysiak coś, bo wiesz. ZAPROŚ MNIE! Ale to przypominam, że ty mi kazałeś, także... Tutaj Tak. Hipokryzja. Że tak ciężkie słowo powiem. Ciężkie tak jak ja. Padumc. Takie wiesz, dodasz dźwięk w montażu, takie tudum. Wiem o co chodzi. Idę od CT. A po co ja ci daję podpowiedź? Mam słuchawki. O kurde! A bo ty masz wallhacka! Ty zapomniałem, Jezu, ja nie mogę. Co ja zrobiłem? Dobra, ogólnie Mateo mówił, że chciałbym mnie zobaczyć, jak mam oklapniętą grzywkę. Tak. Więc uwaga, teraz widzowie, będziecie mieli mnie jedynie chyba raz w życiu mogli zauważyć z oklapniętą grzywką. Tak, Nester z grzywką to jest plus 10 cm do wzrostu, nie? I tak się mnie zastanawiało, jak Nester wygląda z taką grzywką wstydu, nie? Mogę jeszcze okulary. A to miał być kara, jak przegrasz, ale to dobra, to już i tak w sumie przegrasz, to jest okej. Ale stojniak, nie? No, że ja ciebie widzę, no. To za to macie mi suba zostawić, bo ja nie lubię się pokazywać niewyjściowo. O kurde. Ty dobrze wiesz, skąd idę. O. Dobra, Mateusz, ja ci daję fory, że tak powiem, masz pół tysiąca HP. Czyli tyle, ile dostajesz donate'ów. A no ja mam tylko jakiegoś głupiego wallhacka, ale to jest zabawa, Mateusz, ja cię zaraz rozwalę. Po prostu musisz mi dać czas. Okej, dobra. Ja teraz coś fajnego do kamerki pokazałem, ale to nie jest nic o tobie, także spokojnie. Możesz się domyślić, teraz możesz być taka zgadywanka, ty teraz będziesz się główkował, a ja to wykorzystam. Będę się główkował jak ty, gdy robisz prezentację w Vegasie. Starczy, kto pamięta, to pisze jakiś komentarz, pamiętam, co nie? Zobaczymy, ile jest starych widzów.
Nie będzie Mateo, zabijał mnie, o kurde, tak chyba będzie. No, przychodź, przychodź, ta bomba ciągle tak tyka, tyk, 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 jak Big Ben w Anglii. Wow! Ale wiesz co, wpisałem sobie 150 HP. A, nie no, myślę, że takie, mógłbyś spróbować takie 250, co nie? Bo tak z 250, 500 to, tak, no tak z trochę. 500 to niektórzy po 5 jest w teamie musi być, żeby coś wykombinować. Także no, możesz spróbować. Dobra. 250. To wiesz co, ja teraz specjalnie dla ciebie zagram diglem, nie? Dobra. Żeby nie było tak za prosto, żeby ludzie też mogli się tam trochę wyżyć, że nie potrafię grać. A tak jak co, jak będzie 6-0, to same miłe komentarze, no i co? I gdzie są te wyświetlenia? No. Mateo, widać tutaj. A, ja ciebie słyszę, ale ty mnie widzisz. Co? Ja ciebie nigdzie nie widzę, what the fuck, lol. Nie. O, a co teraz? O fuck, o fuck, o kurde, o kurde, o kurde. Dojeżdżamy Mateusza. Teraz problem, bo z Jelkiem to zapomniałem, że masz tego ulchaczka. Ile masz HP? Szczerze? 250 jeszcze. Co? No, jaki kłamczyk. Dobra, z tego digla to... Ty, to w sumie takie wyrównane szanse, bo ja... No. Bo ja ciebie słyszę, ale nie widzę, a ty mnie... Ale nie, to są jednak, słuchajcie, wyrównane szanse, ponieważ... Nestor mnie widzi, ja go słyszę. Co z tym zrobić? Ale dobra, Mateo. Jako, że czekałem na ten moment. Czekałem na ten moment, żeby przyszła ta runda, gdzie pozbieram trochę więcej funduszy. Okej. Okay. Co sobie kupiłeś? Easy? A nie, Easy już masz. Easy nie, to bluza. Ja mam teraz z tobą. Bluzę Palazzo za 600 zł. No to w sumie też racja. Też racja, że masz. Easy teraz ze mną. No. Teraz bym wkleił takie, wiesz, CS i taki Nester Vanten w Easy. To jest przegryw! Celowałem w ciebie, jak mogłem w ciebie nie trafić. Nice, no. Druga runda, brawo, brawo. Dziękuję bardzo, tylko że... Dobre, słyszę, że robisz mi już plecy. No i co zrobisz z tym, z tą opcją? Nie wiem, pójdę do lekarza. Boję się o swoje plecy. A ja mam teraz mega dobrą taktykę, no dawaj, dawaj, dawaj. No, kurde, tutaj, mimo że chciałem ci zrobić plecy, ty i tak odparłeś atak i poszedłeś sobie jak gdyby nigdy nic zaplantować bombę, no. No i właśnie teraz mnie zabiłeś, no. A właśnie, Nestor, ja się chciałem ciebie zapytać, jak tam u ciebie z internetem, bo ty masz już teraz wszystko bardzo dobre, tylko... Tak, wszystko bardzo dobre oprócz internetu. No wszystko, właśnie, oprócz internetu. I co z tym internetem? Posta, którego ci podeślę screena, możesz teraz na ekranie puścić, bo to jest bardzo ciekawy screen. Napisałem posta odnośnie internetu do mojego, do fanpage'a Gigi, czyli mojego neta. No i, że tak powiem, obstrali majty, bo wszyscy zaczęli ich wyzywać i zaznaczę, i od Giga, i wszyscy tak zaczęli pisać. No i, że tak powiem, szybko się odezwali, bo napisałem w poście, wiesz, osoba publiczna, obczaili, kim no jestem. Tak. I no trochę, że tak powiem, się wystraszyli i szybko odpowiedzieli, i cię zadziwia. O kurde. Powiedzieli, że są, też ci dam SSI wkleić tutaj, bo to jest śmieszna sytuacja, naprawdę. No i mam do nich zadzwonić. Ale w ogóle jest szansa, że ten, że na tym twoim podwórku będzie taki szybki internet? Podwórku! A nie, u ciebie się mówi pole, na twoim polu. Tak, na moim polu, bo ja jestem w Krakowie, jak to się mówi polu. No nie! Nie pisałem komendy. O, ale i tak jest dobrze. Ja pod ostatnim naszym odcinkiem zrobiłem taki, powiedzmy sobie, clickbait, bo coś ci tam spadło z biurka. No. I już mieliśmy się żegnać, to tak pod koniec odcinka, kto chce może zobaczyć. Manko! Manko! Jezus! I pod koniec odcinka była taka dramatyczna muzyka, bo coś dla nas teraz spadło i było wszystko, cześć, siemka, miłego dnia. I nagle coś ci spadło, co to było? Aparat. Bo... Aparat ci spadł? Tak. A no tak, bo wtedy kamerką nagrywałeś, o kurde. Naprawdę wystraszyłem się? Więc myślę, ludziska, że ja tu widzę takie na pocieszenie solidny sub dla Nestera. No bo wiesz, no, aha. Kurde, nie fajnie, naprawdę. No tak.
Ups, iMac się załączył. Mam nadzieję, że tego nie było widać na nagraniu. Wrażenia 188, to widzę, że to już się coraz bardziej robię. Progres już jest, no. Dobra, Mateusz. Jako, że widzę, że tu ci bardzo dobrze idzie, to przestaję Forma ci teraz jest. Dawać fory. No i muszę włączyć ten monitor w końcu, więc... Włączam... Już! Jop! Głośnik mi spadł! Nagrałem to! Ale będzie clickbait! Znaczy to wytniesz, ten clickbait. Ej, ja teraz będę strzelał tylko no scope, dobra? Nie wiem, czy to się uda, ale w sumie miałem i tak nic do stracenia. Ej, ale więc... wiesz, teraz to wytniesz, dasz taką, wiesz, dramatyczną muzykę, jak głośnik spadł, bo ja to nagrałem, okej? Okay? Mhm, dobra. Dobra. No, ogólnie ludziska to... ja teraz porobię go. Ja wam obiecuję, naprawdę. Przyrzekam, porobię Mateusza i... Teraz będę grał z no-scope'ami samymi. Prawie był no-scope. No nieźle, 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 tak powiem szczerze. Miał być no-scope też steka, ale też coś tam nie pykło. Ogólnie, ty nie wiesz, Mateo, ale ty masz bardzo duże komentarze, co nie? I pod ostatnim filmem... Chciałem, żeby coś tam pisali, jak dotrwałem do tego momentu i ja każdemu odpisywałem. Znaczy, no może kilka osób pominąłem, ale naprawdę. No właśnie, tak widziałam. Czemu nie ma filmów na twoim kanale? Chyba przez tydzień był taki moment. No, ja właśnie wiem. Taki moment i 23 odpisywał. Odpisywałem wam. No. Więc teraz okay. Też będę wam odpisywał na komentarze. No, chodź tu. Dobra, jesteśmy na kanale Nestera. Kurde. No nie! Tak. Nie wierzę, 130 tak, nagrywam. Ci zadałem. A, aha, dobra, to wypierdolę. Wiesz co, jedyne teraz... co mi się nie podoba na moim kanale, to nie jest ani komputer, bo już mam dobry, ani nie wiem, internet też mam na tak w miarę dobry, krzesło ten 300 na 300. Dobre. Tak, jedyne co mi się nie podoba i na co chyba będę zbierał, to jest twarz, nie? Ale to tak... Ewentualnie. Operację plastyczną? No, tak, tak się właśnie nad tym... Halo? Halo? Dam cezurę, żeby nikt nie widział twojej jakże taniej, prawda, kosy. Którą nie oszukujmy się też, żebym mógł sobie kupić. Gdyby było mnie na to tylko stać. Dobra, no to tam. Znaczy, żeby nie było. Nie, to dostałeś ogóle... się za darmo. Ta. W ogóle jest jakaś fajna piłka, którą kopię właśnie. A, jesteś na terry, okej. Okay. No jestem. Nie drzyj się tak. Weź, bo mamę obudzisz. Aj, nie miałam. Dobra, no. Niby pewnie. Okej, panowie, gramy jako. Niby weszli ten film i o kurczę, Nester przegrywa, a tu jednak Nester kombakuje. No to jest kwestia czasu. Nie, to jest kwestia forów, nie. No właśnie teraz przestałem ci dawać. A ja ci właśnie teraz zacząłem dawać. O, tak. Sranie babci jagody. O! A, I'm locked, było słychać. Dobra, nie, bo kamerka mi na chwilę padła. Aha. Ja kiedyś grałem z takim... Grałem z takim youtuberem, nie powiem teraz nazwy, ale on miał mega głośno te słuchawki. Tak mniej więcej czasem jak było coś takiego mega głośno, to było słychać, nie? I normalnie on sobie włączył wallhacka i to było słychać, takie wallhack włączony, nie? Tak i ona powiedziała. Chciałem, że to tak śmiali z niego. O. No. Dobra, to patrz, zróbmy teraz coś takiego. Ostatnia runda, nie? I stać się na awkę, czy nie? Nie. To dawaj scouty i no scope'y strzelamy. Ja mam stocha... też się nie stać. Co? Musisz mi kupić, chodź. Czekaj, wpisz sobie impulse 101 w nie konsoli. Chodź, kup mi. Wiesz, to ci ma to opowiem. Chciałbyś. No już? Już? No nie! Wyczekaj. Ja nie mogę, no trochę słabo tak zrobiliśmy. Sorry za połka, był test. Okej. Okay. Mówiłem, że no scope'y, a ja nie miałem scouta. Dobra. AWP? Wpisz sobie, patrz, wpisz sobie, albo dobra, masz przecież AWP. Radziłeś, Mateo, mnie. Dobra, jedziemy scouty, no dawaj. Namida. Ale w sensie na no scope'y to ja ci nigdy nie trafię, ale dobra, spróbuję. Trafisz. No nie, przecież ty mnie zabijesz, no. O kurde. Słyszę cię. A ty masz wallhacka w sumie, po co ja robię? Patrz. Gdzie ty jesteś? No i weź i traf takiego.
Właśnie traf takiego skąpionego stojącego, jak nie wiem, wiedzy w gnoju. O, no właśnie, dobra. Traf takiego. Mateusz, coś ci mogę powiedzieć, no wygrałeś 16-6, nie było źle. Ludzie, no, ja bym wam chciał podziękować za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie o tych pięknych zadaniach, które macie tutaj na tablicy. Macie, kurczę, tutaj zbliżenie, pięknie, zróbcie to wszystko, yo! I normalnie, kolejny odcinek u mnie na kanale, także wbijajcie wszyscy, subskrybujcie kanał Mateo! Łapeczka w górę, 8000 łapek i co masz jeszcze do powiedzenia, Mateusz? Ja... kurwa, kurwa, ja nic, stary, nie wydaje ci.